Jak piszą fachowcy od starć kongresowych SLD, dwie koncepcje przyszłości partii. Krzysztof Janik głosił koncepcję otwarcia na inne środowiska lewicowe, co uszczupliłoby jednak wpływy aparatu SLD. Józef Oleksy przeciwstawił Janikowi bezpieczną dla aparatu koncepcję zamknięcia, czyli partia powinna budować swoją przyszłość samodzielnie. SLD wybrał zamknięcie. Obok Oleksego koncepcję zamknięcia realizuje twórczo poseł Pęczak, z tą różnicą, że Józef Oleksy jest wizjonerem zamknięcia, a poseł Pęczak wizjerem. Przewodniczący Oleksy, wcielając w życie koncepcję zamknięcia, dynamicznie szuka klucza. Chciałby bardzo, cytuję, znaleźć klucz do polskich kobiet i dziewcząt. Świntuch, mógłby powiedzieć ktoś nieżyczliwy, a takich nie brak. I myliłby się. Pan Oleksemu klucz do polskich pań jest potrzebny po to, by, jak powiedział, chciały przybyć na front walki o lepszą wspólną przyszłość. Panie są po prostu bardziej otwarte, co może pomóc koncepcji zamknięcia. Dlatego za bardzo ważną sprawę dla partii Oleksy uznał kult kobiet na lewicy. W europejskiej socjaldemokracji kobieta jest jej okrętem flagowym. No SLD ma na stanie kilka okrętów flagowych. Pancernik Senyszyn, niszczyciel Szyszkowska czy stara łajba Jaskiernia. A przede wszystkim stawiacz min Błochowiak, z tym, że Błochowiak najczęściej sama wpada na miny, które stawia. No lotniskowiec Jakubowska niestety poszedł na dno, ale na ratunek już spieszy całe SLD, które już wkrótce do niej dołączy na dnie. A tak naprawdę to zwolennicy obu koncepcji zamknięcia i otwarcia forsują razem wspólną koncepcję uchylenia się od odpowiedzialności.